To najważniejsze wybory w historii Stanów Zjednoczonych. A przynajmniej taką narrację budują dla nich masowe media. Były prezydent Donald Trump versus obecna wiceprezydent Kamala Harris. Starcie dwóch mocno różnych wizji Ameryki, a co za tym idzie, dwóch także kompletnie innych wizji świata. Co mogą one oznaczać dla ciebie i dla twoich pieniędzy? W tym odcinku opowiemy sobie trochę o tym, jak ogólnie radzi sobie gospodarka i rynek akcji, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych jest demokrata albo republikanin i kto może na tym zyskać, na tych dwóch konkretnych kandydatach przy najbliższych wyborach. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał Merytorycznie o finansach. Znajdziesz tutaj masę informacji, danych i analiz ważnych dla każdego, kto interesuje się gospodarką, giełdą, finansami albo właśnie inwestowaniem. Jeszcze więcej informacji, które czasem nie pojawiają się na YouTubie, znajdziesz też na portalu dnrynków.pl oraz na wszystkich naszych social mediach. Linki do nich znajdziesz oczywiście w opisie tego nagrania. I nawet tu teraz jakieś powyskakiwały. A partnerem tego materiału jest Saxo Bank, duński bank inwestycyjny z gwarancjami depozytu do 100 tysięcy euro, który umożliwia inwestowanie na wielu światowych rynkach. Dziś wydaje się, że minimalną przewagę sondażową ma Kamala Harris. Donald Trump był zdecydowanym liderem, gdy walczył o zwycięstwo bezpośrednio z Joe Bidenem, ale gdy jednak ten wycofał się z wyścigu w lipcu, a zastąpiła go Kamala Harris, no to widać, że siła Trumpa wynikała chyba raczej ze słabości jego kontrkandydata, bo gdy Biden właśnie 21 lipca ugiął się pod naciskami i odpuścił dalszą walkę, no to notowania Trumpa zaczęły powolny, ale jednak stabilny spadek. Trzeba jednak pamiętać, że system wyborczy w Stanach Zjednoczonych jest dość specyficzny i mocno różniący się od naszego. To nie liczba głosów obywateli decyduje o wygranej, ale liczba głosów elektorskich, a zatem każdy stan w USA ma inną siłę przebicia. No to trochę tak, jakby w wyborach na prezydenta Polski więcej miało do powiedzenia województwo na przykład śląskie niż lubuskie i tak dalej. Potrzeba 270 głosów elektorskich do wygranej w wyborach w Stanach Zjednoczonych. I tu kandydaci idą na razie łeb w łeb, jeśli popatrzeć przynajmniej na prognozowane wyniki głosowań w poszczególnych stanach. Na 16 września to 226 głosów dla demokratów i 219 dla republikanów. Reszta jest nieokreślona. A to znaczy, że w sumie na dzisiaj wszystko jest jeszcze możliwe. Wszystko jest możliwe, to prawda. Ale zacznijmy od tego, że z perspektywy gospodarczej, a przecież o tym jest ten kanał, to w sumie nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Gospodarka tak czy inaczej się rozwija i w zasadzie robi to praktycznie bardzo podobnie. Jeśli spojrzeć na inflację czy bezrobocie, to są one w długim terminie zbliżone do siebie, niezależnie od tego, czy rządzą akurat demokraci, czy rządzą akurat republikanie. Prezydent wpływa głównie na to, jak konkretne grupy Amerykanów postrzegają swoją gospodarkę i swoją sytuację, ale nie wpływają na jej realną sytuację. Badania potwierdzały to wielokrotnie, że na przykład wielu demokratów sądzi, że gospodarka jest w absolutnie fatalnym stanie, gdy rządzi republikanin i odwrotnie. Skądś to chyba znamy. Prawda? Fakty są jednak takie, że zarówno pod rządami demokratów, jak i republikanów Stany Zjednoczone się rozwijają. Biorąc to pod uwagę, no to narracja o tym, jak to najważniejsze wybory w historii Stanów Zjednoczonych są teraz przed nami, wydaje się jednak lekko naciągana. Na to, jak faktycznie radzą sobie firmy, wpływ ma szereg elementów, a nie wyłącznie decyzje, które podejmowane są w Białym Domu. Wcześniejsze, prawdziwe kryzysy gospodarcze, czyli na przykład bańka internetowa z początku tego wieku oraz potem globalny kryzys finansowy z 2007-2008, wydarzały się odpowiednio za rządów raz demokratów, a raz republikanów. No to można powiedzieć, że mamy tutaj remis. Amerykańska władza nie leży przecież wyłącznie w rękach prezydenta. Mamy też Senat, mamy Izbę Reprezentantów i one skutecznie mogą blokować przeróżne prezydenckie pomysły, więc zarówno gospodarka, jak i cały kraj wymagają przez to, przynajmniej przez większość lat, odpowiedniej współpracy i wypracowywanych odpowiednich kompromisów. I może właśnie dlatego amerykański rynek akcji również
niespecjalnie przejmuje się tym, kto akurat będzie prezydentem. I nie mówimy tutaj oczywiście o jakiejś krótkoterminowej reakcji na chwilę po wyborach, bo ta zawsze może być trochę chaotyczna, ale w perspektywie całych kadencji nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, za jakich rządów akcje radzą sobie lepiej. Średnioroczna stopa zwrotu z indeksu S&P 500 przy rządach republikanina Ronalda Reagana wyniosła 10,2%. Przy demokracie Billu Clintonie z kolei 15,2%, a przy republikanie Donaldzie Trumpie wcześniejszym 14,1%, a z kolei przy demokracie Baracku Obamie 13,8%. Nie ma tu jednego zwycięzcy. Ale to, czego na pewno można szukać w przypadku potencjalnych zwycięzców, to wpływu na konkretne sektory. I chociaż zarówno gospodarka, jak i cały rynek akcji będą sobie radziły dalej, niezależnie od tego, kto wygra 5 listopada w Stanach Zjednoczonych, to każdy z kandydatów ma jakieś konkretne poglądy, które będą mogły po jego albo jej wygranej wspierać wybrane sektory rynkowe. I to tutaj, właśnie w tych potencjalnych sektorach rynkowych, szukałbym jakiejś tak zwanej rynkowej alfy, czyli szansy na osiągnięcie stopy zwrotu lepszej niż cały szeroki rynek. I zacznijmy tutaj od Donalda Trumpa. Jakie sektory, znając poglądy Trumpa, mogą radzić sobie na rynku lepiej w przypadku jego wygranej? No, oczywistym wyborem i jednym z pierwszych może wydawać się cała ekonomia kryptowalut, które Trump otwarcie zaczął jakiś czas temu wspierać. W przeciwieństwie do administracji demokratów, którzy szukają sposobów na dodatkowe dociśnięcie tego sektora regulacjami. Trump dawniej miał również wybitnie negatywny stosunek do krypto, ale w końcu pieniądz nie śmierdzi i w myśl tej zasady w maju 2024 ogłosił, że będzie przyjmował wpłaty na swoją kampanię również w kryptowalutach. Czy Trump ma jakiś konkretny plan na rozwój krypto? Nie, nie ma żadnego. Ale w przeciwieństwie do demokratów nie chce z tym światem krypto walczyć, a samo to wystarcza do rozbudzenia kryptowalut trochę bardziej, jeśli to on zostałby faktycznie prezydentem. Sporym sektorem, który również powinien zyskiwać na zwycięstwie Trumpa, jest cała branża naftowo-gazowa. Administracja Donalda Trumpa po wygranej najprawdopodobniej poluzuje regulacje dotyczące ochrony środowiska, faworyzując tym samym zwiększenie krajowej produkcji ropy i gazu. Trump niemal w każdym wywiadzie chwalił się, że to za jego pierwszej prezydentury przeprowadzono rekordową deregulację i jest to prawda, ale prawdą jest też, że Departament Spraw Wewnętrznych obecnego prezydenta, demokraty Joe Bidena, wyprzedził Trumpa w zatwierdzaniu nowych pozwoleń na nowe odwierty. No ale to też jednak Trump zaproponował niemal oficjalnie umowę z gigantami naftowymi w Stanach Zjednoczonych, w której zaoferował, że jeśli otrzyma on $1 miliard dotacji na kampanię, to na pewno po wygranej wycofa regulacje środowiskowe. No taka wyrafinowana forma oferty. Podobne obszary deregulacyjne i powiązane z ewentualnymi bonusami podatkowymi, jakie zapowiada Trump, mogą najbardziej pozytywnie dotknąć też firmy z sektora finansowego oraz nieruchomościowego. A do rozważenia są też oczywiście spółki z sektora obronnego. Trump wielokrotnie podkreślał, że jeśli zostanie prezydentem, to będzie oczekiwał zwiększenia wydatków krajów NATO na obronność do ustalonego poziomu minimum 2% PKB. Więcej, mogą nawet na tym zyskać paradoksalnie europejskie koncerny zbrojeniowe, bo z kolei Francja również podkreślała, że zwiększenie wydatków na obronność mogłoby zostać sfinansowane specjalnym pakietem unijnym, ale pod warunkiem, że gotówka byłaby głównie kierowana do europejskiego sektora zbrojeniowego, a nie pewnie tak, jakby wymarzył to sobie Trump, do amerykańskiego sektora zbrojeniowego. Mocno nieoczywistą, też indywidualną z kolei spółką, która może zyskiwać na wygranej Trumpa, jest Tesla. Mimo że Trump otwarcie krytykował sektor pojazdów elektrycznych w przeszłości, to jednak obecnie, po uzyskaniu poparcia od Elona Muska, jego krytyka na temat całego sektora EV tak jakby mocno przycichła. Elon Musk miałby zostać nawet po wygranej Trumpa szefem Komisji do Spraw Efektywności Rządowej, gdzie zajmowałby się tym, co akurat potrafi najlepiej, czyli redukowaniem zbędnych kosztów. Department of Government Efficiency, w skrócie DOGE. No czy naprawdę potrzeba więcej dowodów na ewentualną pompę na rynku krypto po wygranej Trumpa?
Nie sądzę. O tym z kolei, czego można spodziewać się po prezydenturze Kamali Harris, wiadomo dopiero trochę więcej po jej przemówieniu na Kongresie Demokratów. Harris przede wszystkim krytykuje politykę handlową Trumpa i podkreśla potrzebę wzmocnienia eksportu Stanów Zjednoczonych. Sprzeciwiała się planom nakładania kolejnych ceł i prowadzenia kolejnych wojen handlowych, twierdząc, że one zwiększają wydatki dla całej amerykańskiej klasy średniej. Jeśli Harris zostanie wybrana, mogą więc na tym zyskać najbardziej duże amerykańskie korporacje międzynarodowe, które to działają właśnie globalnie. A to spore przeciwieństwo do Trumpa, który już podczas pierwszej prezydentury bardziej wspierał między innymi deregulacjami właśnie, czy wsparciem podatkowym małe i średnie przedsiębiorstwa niż największe konglomeraty. Tu szczególnie istotnym może też okazać się sektor półprzewodnikowy. To w końcu duet Biden-Harris w 2022 roku przepchnął ustawę Chips and Science Act, która ma na celu wzmocnienie amerykańskich badań, rozwoju i produkcji półprzewodników, zapewniając tym samym przywództwo Stanów Zjednoczonych w technologii, która stanowi podstawę wszystkiego, od samochodów po sprzęt gospodarstwa domowego i systemy obronne. To cytat, między innymi z tej ustawy. Stanowisko Harris jest też jasne w sprawie polityki klimatycznej i polityki energetycznej. Kluczowym osiągnięciem w czasie kadencji Bidena było podpisanie ustawy o redukcji inflacji, tak zwane Inflation Reduction Act, gdzie poza celami zmniejszenia deficytu budżetowego itd., pojawia się również sporo celi klimatycznych. Jednym z nich jest na przykład doprowadzenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do mniej niż 42% poziomów z 2005 roku i chcą to oni osiągnąć do 2030 roku. Jako wiceprezydent Kamala Harris wspierała politykę klimatyczną administracji Bidena i właśnie w tym wspierała uchwalenie IRA. Opowiadała się też zresztą za 20 miliardami dolarów dla Funduszu Redukcji Gazów Cieplarnianych w celu wsparcia rozwoju czystej energii, a ponadto podkreślała wzmocnienie nadzoru nad firmami naftowymi i innymi, które w jej mniemaniu zanieczyszczają środowisko. No wniosła też pozwy przeciwko kilku firmom z tego sektora. No to znowu jest spore przeciwieństwo wobec planowanej potencjalnie polityki Trumpa w tym właśnie zakresie. Harris wezwała też do zmian w polityce dotyczącej marihuany i mocno skrytykowała ograniczenia dotyczące marihuany jako śmieszne. Wzywała amerykańską agencję do spraw zwalczania narkotyków, popularne z filmów DEA, do zmiany obecnej klasyfikacji marihuany. Temat w ogóle federalnej dekryminalizacji marihuany na poziomie całego kraju, a nie tylko na poziomie Stanów, całych USA ciągnie się już zresztą od wielu lat i z każdym rokiem jednak jesteśmy bliżej niż dalej osiągnięcia tego celu. A w przypadku wygranej Harris będziemy jeszcze bliżej, więc spółki konopne powinny akurat na jej zwycięstwie trochę zyskiwać. Harris otwarcie popiera też plan Medicare for All i planuje zwiększyć inwestycje w sektor zdrowia publicznego, który ma poprawić dostępność i jakość usług medycznych dla Amerykanów, zwłaszcza z biedniejszych klas. Naturalnym beneficjentem tego również powinien być tutaj cały sektor ochrony zdrowia. No czyli podsumowując, mamy tak, bardziej bycze nastawienie do sektora naftowego, małych, średnich spółek, Tesli, kryptowalut, sektora finansowego i nieruchomościowego, a także sektora obronnego, jeśli prezydentem zostanie po raz kolejny Donald Trump. Oraz mamy bardziej bycze nastawienie do sektora odnawialnych źródeł energii, sektora ochrony zdrowia, do największych spółek na rynku akcji, do segmentu półprzewodników i na przykład do spółek konopnych, jeśli prezydentem zostanie Kamala Harris. Myślę w ogóle, że im bliżej będziemy już samych wyborów, a kandydaci będą coraz więcej mówili o swoich planach, to będzie też można przygotować jakieś dedykowane odcinki o konkretnych spółkach pod ewentualną wygraną. Ale żeby handlować na najpopularniejszych akcjach ze Stanów Zjednoczonych, wcale nie trzeba czekać do wyborów i już teraz można to robić, uwaga, całkowicie bez prowizji. Tak jest, partner odcinka, o którym wspomniałem na początku, Saxo Bank, przygotował dla Was nawet jeszcze lepszą ofertę niż ostatnio. Wystarczy założyć konto z linka, który znajduje się w opisie tego filmu albo w przypiętym komentarzu i do 31 grudnia można handlować na 100 najpopularniejszych akcjach ze Stanów Zjednoczonych
całkowicie bez prowizji. Apple, Nvidia, Salesforce, Dell, Intel, Coca-Cola, Chevron, Boeing, co tam tylko chcecie, a do tego dostajecie dodatkowe 250 euro do wykorzystania na pokrycie sobie prowizji przy handlu na innych spółkach niż te 100 najpopularniejszych ze Stanów. Również tych, które są notowane na GPW. Czyli w skrócie, w zasadzie do końca roku handlujecie tak naprawdę no niemal całkowicie, bez prowizji, wszędzie. A do tego Saxo Bank zapewnia dla polskiego inwestora rozliczenie PIT i ponieważ jest bankiem, to posiada istotnie wyższe gwarancje depozytowe, więc twoje środki są chronione do wysokości 100 tysięcy euro. No dla mnie bomba. Naprawdę jedna z chyba najlepszych obecnie ofert na rynku. Dajcie też znać w komentarzu, jak sądzicie, kto ma dziś największe szanse na zwycięstwo, a może są też jakieś spółki albo sektory, które Cię interesują właśnie przy danym kandydacie. No i jeśli materiał Ci się podobał, to też pamiętaj, żeby zostawić lajka i suba. Jest nas już prawie 44 tysiące osób i fajnie widzieć, że ta społeczność takich najbardziej świadomych inwestorów aż tak dynamicznie się w Polsce rozrasta. A w ogóle tak naprawdę to powinno być nas prawie 100 tysięcy, bo drugie tyle z Was to subuje, to i tak ogląda, a nie subuje. No to subujcie po prostu i już. A w tym odcinku to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.